Witam serdecznie na kolejnym, drugim już wydarzeniu organizowanym w ramach festiwalu Niewinni Czarodzieje. Spotykamy się dzisiaj w niezwykłym miejscu, bo i temat naszego spotkania jest niezwykły. Porozmawiamy sobie o kobietach, ale o kobietach, które w historii Warszawy zapisały się w dość szczególny sposób. W jaki? O tym za chwilę się przekonamy. Zanim sobie do tego przejdziemy, chciałam przedstawić Państwu moich dzisiejszych rozmówców. Doktor Agnieszka Haska, antropolog, autorka książki m.in. Bezlitosne, najokrutniejsze kobiety dwudziestolecia międzywojennego. Dobry wieczór. Doktor Jerzy Stachowicz, kulturoznawca, współautor tejże samej książki o bezlitosnych. Dobry wieczór. I pani Iwona Kienzler, pisarka i popularyzatorka historii, autorka książki Zabójcy, wampirzyce, nierządnice, Zbrodnie i afery II RP. Tak jest, dobry wieczór Państwu. Ja nazywam się Natalia Pochroń i będę miała przyjemność poprowadzić to dzisiejsze spotkanie. Zabójcza płeć, tak zostało ono zatytułowane. Chciałoby się mimowolnie powiedzieć, że zbrodnia jest kobietą. Czy była nią również w dwudziestoleciu międzywojennym, panie doktorze? Jeśli przeczytamy i skupimy się na gazetach, zwłaszcza tych sensacyjnych, to wydaje się, że rzeczywiście zbrodnia była kobietą, tak? I zabójczynie, złodziejki, także dzieciobójczynie, tak? Bardzo dużo kobiet trafiało na łamy prasy sensacyjnej. Natomiast jeśli spojrzymy na to pod kątem statystyk, tak, jakichś prowadzonych, których zresztą nie było wiele i późno się pojawiły, to okaże się, że zbrodnia niekoniecznie była kobietą. No i popatrzmy, jakie to były gazety. Tak, znaczy gazety przedwojenne, przede wszystkim prasa brukowa, znaczy dzisiejsza prasa brukowa może się schować. Ja bardzo Państwu polecam przejrzenie sobie, to w tej chwili jest bardzo łatwo dostępne w bibliotekach cyfrowych, można to zrobić z domu, żeby sobie wziąć numer, nie wiem, Kuriera Czerwonego, Dzień Dobry. Poranny Ekspres. Tak, Ekspres Poranny, jakikolwiek numer sprzed 100 lat i sobie zobaczyć, jak wygląda język tej prasy, a przede wszystkim, jak wyglądają już też doniesienia o zbrodniach, kroniki kryminalne. To jest taka lektura, która pozwala zrozumieć, że naprawdę to, co dzisiaj wyrabiają gazety brukowe, to jest nic w porównaniu z tym, co było wcześniej. Oni byli po prostu bezkarni. Pisali co im się podobało. Mieliśmy sprawę, o której później Państwu opowiem, Sadowski, gdzie przypisano dwie zbrodnie, których nie było. Ale oni sobie pisali, co chcieli. To właściwie było trochę jak dzisiaj narzekamy na internet, tak? Że w internecie można znaleźć wszystko, tak? Że fake newsy, postprawda. Tymczasem w dwudziestoleciu międzywojennym fake newsy można było znaleźć w całej każdej Europie. Co poczytniejszej gazecie. I w całej Europie, nie tylko w Polsce, ale u nas są jeszcze moderatorzy w tej chwili w internecie, którzy czasem coś tam usuwają, a tam pisano wszystko. Chociażby jeśli już jesteśmy przy zbrodniach, tak, i zbrodniarkach, to, co dzisiaj ludzi szokuje, tak, to jest to, że podawano nie tylko wiek, tak, ale często adres, kiedy ktoś popełnił zbrodnię, kradzież albo został po prostu oskarżony, tak, jeszcze nie wiadomo było, czy to wszystko prawda, już można było sobie pójść i zobaczyć, gdzie to było. I wydać wyrok. No, albo też zdjęcia, tak było w przypadku Lity Gorgonowej, kiedy tam podano nawet zdjęcia zwłok, więc to jest chyba w ogóle też szokujące. No ale wracając sobie do tego naszego tematu, bo mówimy o dwudziestoleciu międzywojennym, no i nam dwudziestolecie międzywojenne kojarzy się chyba troszeczkę inaczej niż tutaj nasz ten temat dzisiejszego spotkania. Wytworni dżentelmeni, pięknie ubrane damy, kabarety, kolorowe bale. To są takie pierwsze skojarzenia, które nam przychodzą do głowy, które też są jakby wytwarzane przez różne produkcje, które w ostatnich latach powstają, no i które nam serwują taki troszeczkę lukrowany obraz dwudziestolecia międzywojennego. No natomiast okazuje się, że to chyba jedna strona medalu zaledwie. Po drugie kryło się bezrobocie, ubóstwo, kryzys gospodarczy, który przecież też pod koniec lat 20. i w latach 30. nawiedził Polskę. No i właśnie przestępczość. Przestępczość, która stanowiła jeden z bardziej palących problemów międzywojennej Polski. Czy możemy w jakiś sposób oszacować, jakie miejsce wśród tej ogólnej przestępczości zajmowała przestępczość kobieca, pełniona przez kobiety, bądź z ich udziałem?
że przede wszystkim to jest cały problem polega na tym, że ten obraz no właśnie dwudziestolecia międzywojennego, który mamy w tej chwili w głowach, no to jest taka swoista retrotopia, to znaczy to nie ma nic wspólnego właśnie z rzeczywistością. Nawet nie chodzi o to, że te bale kontra przestępczość czy ubóstwo, tylko ten obraz Warszawy, to znaczy tych eleganckich ulic, takich zupełnie eleganckich, było naprawdę niewiele, jeżeli sobie uświadomimy, że 1/3 mieszkańców Warszawy przed wojną nie ma dostępu do kanalizacji. I te domy się sypią i na przykład jak w warszawskie i w gazetach różnych bardzo często jest to, że ktoś przechodził ulicą i dostał cegłówką, bo jakiś dom się sypie. Jak państwo na przykład teraz jedą na Żoliborz, Żoliborz jest takim symbolem modernizmu, taki tego co nowoczesne w dwudziestolecie międzywojennym, a po drodze mamy jeden z największych w Europie baraków dla bezdomnych, które bardzo często były ziemiankami, potem takie blaszanki tam były stawiane. Trzeba było minąć, można powiedzieć, minąć tak, slumsy, fawele warszawskie, tak jakbyśmy to dzisiaj nazwali, żeby dojść do tego modernizmu, co zresztą nie było jedyne, to nie było tylko polskie, tak? Pamiętajmy, że był wielki kryzys, tak? I to jest część tego obrazu Polski czy świata, który gdzieś tam umyka, tak? Który gdzieś jest chowany właśnie za tą taką sferę wyobrażonej Polski, która się pojawiła i wyobrażonej Warszawy też no między innymi z powodu tego, co było po wojnie, tak? Jednak można było wytworzyć taki fajny mit tego, że kiedyś było lepiej. Jedne rzeczy były lepsze, inne były gorsze, natomiast wcale nie było tak super i o tym też należy pamiętać, a wracając do poziomu tego przestępczości, tak, no to tak naprawdę przestępczość kobieca nigdy nie przekraczała 20%, raczej to było 16-17% tych w statystykach, tak, kobiet przestępczyń, zbrodniarek, czyli to było mało, mało tego w latach 30., kiedy rzeczywiście zaczęto tak naprawdę prowadzić te statystyki, okazało się, że ta przestępczość kobieca spada. Ona nie rosła, tylko spadała, a weźmy jeszcze pod uwagę, że były tak zwane przestępstwa kobiece. Ale w prasie było krzyku o wiele więcej. No właśnie, ja tutaj nawet mam dokładne statystyki z roczników statystycznych z tamtego okresu. No i tutaj widzimy, że przykładowo rok 1925 odsetek prawomocnie skazanych kobiet prawomocnym wyrokiem sądu wynosił 20%. Natomiast jak to już pan doktor wspomniał, w latach 30. on spadał. W 32 roku było to 17%, w 37 roku około 16%. No mimo tego prasa z ogromną lubością, ogromnym zamiłowaniem, jak już tutaj wspomnieliśmy pokrótce, rozpisywała się o zbrodniach popełnianych przez kobiety. Tutaj wystarczy przywołać chociażby przykład Lidii Gorgonowej, ona nie jest bohaterką naszego dzisiejszego spotkania, no ale bardzo dobrze obrazuje ten mechanizm działania prasy. Chyba żadna sprawa, żadna zbrodnia z tamtego okresu nie cieszyła się tak ogromnym zainteresowaniem mediów. I do dzisiaj się cieszy. Właśnie. I czy ma pani pomysł, skąd taka popularność? Dlaczego media z taką lubością rozpisywały się o tych zbrodniach kobiecych właśnie? No bo to było coś innego, bo kobieta to jest coś delikatnego, coś tak, no, opiekuje się dziećmi, opiekuje się rodziną, a i tu nagle zabija dzieci, zabija męża, zabija kogoś tam. No, to było jakby sprzeczne z naturą kobiecy. I ja myślę, że to stąd się bierze. No jak może być, to słowo krwawy, krwawa to było bardzo popularnym słowem używane właśnie przez takie tabloidy, które wtedy funkcjonowały i podkreślano, że to jest ta właśnie kobieta, która zrobiła takie okropne rzeczy. A jeszcze jak państwu opowiem o sprawie Woronieckiej na przykład, która była księżną prawdziwą Herbu Korybut. I w ogóle to była też sprawa taka głośna, nie tylko Gorgoniowa, bo nie mieściło się w głowie, że osoba z wyższej sfery, osoba z herbem, pochodząca z takiej rodziny, gdzie w Alejach Ujazdowskich była przecież i kamienica, i dworek Wiśniowieckich, więc uważano, że to jest taka naprawdę super rodzina i tu nagle bach, ona zabija swojego narzeczonego, z którym była już zaręczona. Także to z tego się brało, że to nie przystawało do kobiet. Zbrodnia nie przystawała do kobiet. No
Tak, zresztą ten w ogóle stereotyp taki płciowy, także kobieta nie jest w ogóle zdolna do morderstwa, no to jeszcze w połowa XIX wieku jak najbardziej pokutuje, potem pojawiają się kolejne pseudonauki, jak to dzisiaj byśmy to nazwali, tak, no Lombroso i jego badania na temat wyglądu przestępczego. Już w Biblii mamy tutaj przecież postacie, które kobiece... Tak, ale dyskusja w ogóle o tym, czy kobieta jest zdolna do przestępstwa, to jest też taka dyskusja, która się też toczy w dwudziestoleciu międzywojennym. No i jest to niepojęte, bo to już mamy w zaraniach dziejów, że tak powiem, że obcinano głowy, że kobieta była zdolna do zbrodni, a tu znowu od nowa dyskutujemy, czy ona może to zrobić, czy nie może. Ja bym tu jeszcze powrócił do tej prasy, tak? To znaczy, wydaje mi się, że też to był ten czas, kiedy gdzieś tam w Polsce, jednak w większych miastach przede wszystkim, ale przekraczaliśmy jakiś taki próg umasowienia, tak? Pojawiała się kultura popularna, która rzeczywiście miała jakieś większe grono odbiorców i tak od końca XIX wieku po prostu prawa rynku rządziły, tak? Tak jak dzisiaj mamy właśnie w internecie tytuły clickbaitowe, tak? Które gdzieś tam dowiadujemy się właśnie tak, co ona zrobiła, to straszne, kompromitacja i później się okazuje, że nie wiem, kupiła kajzerki zamiast grahamek, tak? To mniej więcej też bardzo często na tym bazowano, tak? I tutaj te stereotypy płciowe bardzo cynicznie wykorzystywano, tak? Żeby przyciągnąć czytelnika. A te stereotypy były właśnie tak jak słyszeliśmy, tak? Że kobieta jest niezdolna do zbrodni, że kobieta jest słaba, że miejsce kobiety jest w domu, tak? I każde wyłamanie się z tego stereotypu było też właśnie łatwym kąskiem dla mediów, tak? Żeby to pochwycić, żeby pokazać, że tutaj porządek świata został zaburzony, tak? A to przyciąga czytelnika. No bo kobieta z natury rzeczy opiekuje się. Jak jest niepełnosprawne dziecko, to kobieta się tym zajmuje, facet na ogół ucieka. I tak jest do dzisiaj. Natomiast jak to macierzyństwo ma jakby we krwi, ona się z tym rodzi. I jak może taka kobieta zabić dziecko? Czasami zbrodnie takie popełniane w szoku poporodowym, które teraz wiemy, że to jest związane, normalna funkcja organizmu, że niektóre kobiety mają skłonności do właśnie takich zachowań po porodzie i tyle. Pomaga się, no stara się w każdym razie. Natomiast wtedy uważano, że jak to kobieta, która powinna się opiekować, zabiła swoje dziecko, ona była właśnie w takim szoku poporodowym i tak się stało. Ale też wracając do tych pseudonaukowych teorii, bo to też jest bardzo ciekawa sprawa. Wspomniała pani o Cezary Lombroso, ojcu antropometrii. On pod koniec XIX wieku napisał książkę Kobieta jako zbrodniarka i prostytutka. No i on tam właśnie wskazywał takie cechy fizyczne, które miały pretendować kobiety do zbrodni. Tam był przykładowo płaski nos, rozrośnięta żuchwa, męski charakter pisma. Jeżeli panie wykazywały się takimi cechami, to właśnie miało być większe prawdopodobieństwo, że popełnią zbrodnie. Przykładowo Freud, też ojciec psychoanalizy, on tutaj z kolei dopatrywał się w psychice kobiecej motywów zbrodni, no i też uważał, że sfera seksualna jest tutaj odpowiedzią, że pozwala wytłumaczyć co najmniej połowę przestępczości kobiecej. Inny uczony, Leon Radzinowicz, na łamach Gazety Sądowej Warszawskiej stworzył nawet profil zbrodniarki w 1934 roku, świetnie skrywającej swoje zbrodnicze zamiary, działającej okrutnie w sposób bezwzględny. No takich teorii było mnóstwo. Czy możemy doszukiwać się w nich jakiegoś ziarenka prawdy, czy to jednak było takie troszeczkę z jednej strony rozdmuchane, a z drugiej może jednak reakcja obronna na ideę emancypacji, które wtedy się już właśnie pojawiły i zawładnęły, nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach? Znaczy na pewno to są reakcje obronne na ideę emancypacji i na ideę w ogóle równouprawnienia, bo tutaj trzeba na przykład wspomnieć o takich bardzo wtedy naukowych, w tej chwili pseudonaukowych raportach na temat na przykład sufrażystek, które uważano w Wielkiej Brytanii za absolutne przestępczynie i uważano właśnie, że im brzydsza, tym bardziej właśnie zostanie sufrażystką, tym mocniej walczy o prawa kobiet, wyborcze kobiet. I pisano absolutnie poważnie, tworzono duże teorie naukowe. Jedną z takich dzisiaj czytanych bardziej obrzydliwych książek, wtedy uważana jako książka absolutnie tak z nurtu psychologii i freudyzmu, to jest Otto Weininger, 1905, gdzie on udowadnia, że kobieta w ogóle się do niczego nie nadaje.
bo mózg ma za mały i ten mózg po prostu sam z siebie, kobieta nie nadaje się do myślenia, kobieta w ogóle nie nadaje się do jakichkolwiek innych czynności. Masz cytat? Mam cytat. Kobieta nie jest ani głęboko myśląca, ani wzniośle, nie jest ani bystro, ani prostomyślna. Jest ona raczej wręcz przeciwieństwem tego wszystkiego. O ile dotąd dostrzec mogliśmy, nie ma ona w ogóle nic z myśleniem wspólnego. Jest ona jako całość niedorzeczną bezmyślnością. Więc złośliwie można zauważyć, że ja się nie dziwię, że Weininger popełni samobójstwo, jak to napisał. Natomiast podobno też to pisał po zawodzie sercowym, bo go kobieta rzuciła. Natomiast te teorii takich właśnie pseudonaukowych, to ewidentnie było coś w rodzaju, byśmy to nazwali backlashem, tak? Taki właśnie reakcja, to co Jurek już wcześniej mówił, to znaczy moment, kiedy świat się zmienia, jest emancypacja kobiet, tak, kobiety pracują, wojna, zdobywają prawa wyborcze, tak, i to się nie podoba wszystkim, no bo to zaburza ten porządek świata. I tak naprawdę no, to jakieś echa mamy do nawet 100 lat później tego, natomiast to, że wykpiwano kobiety, które idą na uniwersytety, jedna z gazet warszawskich na przykład przez 2 miesiące bodaj zajmowała się problemem tym, że jest pierwsza kierowczyni taksówki w Warszawie. I oni zrobili z tego straszliwą sensację łącznie z szukaniem nazwy, to znaczy jak nazwać kobietę, która prowadzi samochód. To widać też w filmie przedwojennym, na przykład czy Lucyna to dziewczyna, gdzie właśnie inżynierka wraca z Paryża i nagle musi się przyistoczyć właśnie w taki puch marny, i żeby móc pracować w fabryce, no to ona się też musi ukrywać, tak? Więc tego absolutnie wtedy było mnóstwo, to był też taki temat, który w kulturze międzywojennej się przewija jak najbardziej i zresztą też później, tak, bo a propos taksówki, film Irena do domu z 55 roku, gdzie właśnie Irena emancypowana próbuje zdać na prawo jazdy i pracować jako właśnie taksiarka w Warszawie, a jej mąż jest absolutnie przeciwny, bo ona powinna siedzieć w domu, w garach i mam nie marzyć absolutnie o pracy zawodowej. Tak było. Ja bym tutaj jeszcze dodał coś takiego, proszę Państwa, że, bo cały czas mówimy, że z dzisiejszej perspektywy to są pseudonauki, tak, że to byli pseudonaukowcy, no ale Cesare Lombroso to był po prostu, można powiedzieć, jakimś papieżem kryminologii, tak, w pewnym momencie i wszyscy, nawet właśnie Leon Radzinowicz, który pisał tą swoją charakterystykę przestępczyni, on gdzieś do tej pory przez historyków kryminologii jest uznawany właśnie za takiego, można być pozytywistycznego właśnie kryminologa i tutaj Cesare Lombroso to był mainstream naukowy, tak? To, że to dość szybko się zdegradowały te jego pomysły, to nie znaczy, że nie ma ich do dziś, tak? To znaczy zarówno to, jak i to, że wszystko to, że można wszystko skwantyfikować, tak, rozpoznać, skatalogować na podstawie jakichś danych, tak, możemy próbować określić, kto jest zbrodniarzem, zbrodniarką, kto w takim idealnym świecie i w takiej idealnej konstrukcji tej pozytywistycznej kryminologii, to powinniśmy rozpoznać przed zbrodnią, tak, jak w filmach science fiction mamy, właśnie na podstawie jakichś śladów antropometrycznych, jakichś danych, tak, tego wszystkiego, co się da skwantyfikować, powinniśmy rozpoznać zbrodniarzy i ich odseparować od społeczeństwa. Tak. Tu się jeszcze kłania darwinizm, tak, który właśnie też budował te różnego rodzaju teorie, które gdzieś tam z dzisiejszą, prawda, nauką o ewolucji są różne, więc mamy tutaj dużo takich przypadków i splotów, które gdzieś prowadzą do tego, że tak, a nie inaczej postrzegano kobiety.
I tu od razu musielibyśmy Państwu opowiedzieć o sprawie Sadowskiej, która tak naprawdę wynikła tylko z tego, że ona była, no miała inne skłonności i była lesbijką. I ponieważ była typem męskim, więc od razu była z góry na przegranej pozycji, ona była predestynowana do zbrodni i do przestępczości, do wszystkiego to najgorsze. Do demoralizacji, zatruwania, narkotyzowania swoich klientów, była lekarzem. W latach 20. zaraz po kiedy Polska stała się wolna, prowadziła swoją praktykę w Warszawie i ponieważ nosiła się z męska w garniturach, więc najpierw były donosy na nią, zarzucano jej, że ona deprawuje młode dziewczyny i jeden z tabloidów napisał, że dwie nawet zamordowano. I to wystarczyło, żeby ją osądzano, bo ona faktycznie jest takim ładnym chłopcem z Mazowieckiej i uważano, że coś tak jest nie tak. Ona była dobrym lekarzem, była pierwszą kobietą, która zdobyła dyplom lekarza na Uniwersytecie Petersburskim. Wróciła z tym pierwszym dyplomem do Polski i zaczęła swoją praktykę. No i wszystkim się nie podobała, tylko dlatego, że była kobietą o takich męskich troszeczkę cechach, to co pan mówił, że wyglądała, troszkę nosiła się z męska. I to wystarczyło, żeby ją no, właściwie zaszczuć. Ona próbowała się bronić, czyli podała do sądu te tabloidy, ten ekspres poranny, ale nie wiedziała, z kim zadziera. To był cały duży koncert gazet tego typu i oni po prostu tak to wszystko poobracali, że w świadomości i opinii publicznej było, że to koncern ją pozywa, a nie odwrotnie. I skutkiem tego odebrano jej prawo wykonywania zawodu na rok. A naprawdę była Bogu ducha winna, wykonywała swoją pracę. Ale była kobietą, która wyglądała i zachowywała się inaczej. Myślała, że wolno jej zrobić coming out w latach 20. zeszłego wieku. Nie wolno. To można dodać, że noszenie się po męsku znaczy noszenie spodni. Nie, ona, znaczy, też, ona też, tak, ale koszule, też uważano, krawaty. Że noszenie spodni, to znaczy jeszcze w latach 40. na kobietę, która szła ulicą w Warszawie i w spodniach, pluto. To znaczy to jest ten wątek, jak mówimy, właśnie noszenie się z męska. No to na przykład właśnie noszenie spodni, to absolutnie kobieta nosząca spodnie była tutaj pod pręgierzem. Też oczywiście, że chodzi o Sadowską, znaczy Sadowska jedna z takich świetniejszych postaci queer, teraz przywracana jest, wyszła świetna książka reporterska dwa lata temu Sadowskiej. I też właśnie tutaj trzeba powiedzieć, że tutaj też gazety, właśnie szczególnie ten późniejszy proces sądowy, no to jak się czyta też, to też było obrzydliwe zupełnie. I na różne sposoby, to też właśnie ten taki przykład backlashu antyemancypacyjnego z orientacją seksualną w tle, ale też właśnie... Tak, to będzie, że ona była sufrażystką, ona była jedną z pierwszych kobiet, które walczyło o prawa, nawet prawa prostytutek, do tego, żeby ich nie rejestrowano, nie badano przez mężczyzn tak naprawdę, bo nie było kobiet ginekologów, bo nie było po prostu dyplomów lekarskich. I rejestrowano je, badano i to było wszystko strasznie upokarzające. I mało tego powodowało korupcję, bo ci urzędnicy administracyjni, którzy im pozwalali na danym terenie działać, też musieli być albo w naturze obsługiwani, albo dostawali pieniądze. To było upokarzające dla tych kobiet, których czasami sytuacja zmuszała do takiej pracy. I ona też o to walczyła. Ja bym tu jeszcze dodał taką ciekawostkę, że wspomniany tutaj Cezary Lombroso, ale i potem Leon Radzinowicz, obaj uważali właśnie, że prostytucja jest taką formą właśnie kobiecej zbrodni, tak? I że te statystyki według Radzinowicza były na przykład trochę przekłamane, bo on uważał, że ponieważ właśnie tak to wszystko funkcjonuje i prostytucja jest tam gdzieś w takiej szarej strefie, gdzieś na pograniczu działania bezprawnego, gdzieś się właśnie ukrywana, w związku z tym kobiet zbrodniarek jest więcej, ale one nie są ujmowane w statystykach. No a dzisiaj w Szwecji jest odwrotnie, to ci, którzy płacą za seks, to są przestępcy. Prostytutka jest ofiarą. W Szwecji w tej chwili także wszystko się no, odwróciło zupełnie do góry nogami.
Tak, tak. No prostytucji zdecydowanie wtedy aby nie akceptowano. Też pani wspomniała, że doktor Sadowska była dobrą specjalistką, no ale nie wpisywała się w ten taki tradycyjny model kobiety, matki Polki, bo mimo, że te idee emancypacji wydawałoby się, że jakoś postępują, no to jednak w społeczeństwie jest wciąż zakorzenione były takie tradycyjne postrzeganie kobiety. Tutaj mam przykładowy cytat jeszcze z 1937 roku, kiedy tam katolicki miesięcznik własnymi siłami pisał, iż cytując, dwa są zadania w życiu kobiety, miłować i przebaczać. Podobnych głosów oczywiście było znacznie więcej. No ale żeby wypełnić to zadanie, żeby miłować i przebaczać, to trzeba było mieć kogo miłować i komu przebaczać. A więc znaleźć sobie partnera, czy to na męża, czy chociażby na kochanka. Jak się okazuje, z tym nie było do końca tak łatwo, jak mogłoby się wydawać. Tutaj dziennikarze z kolei innej gazety, Kuriera Czerwonego, w 1928 roku w następujący sposób alarmowali. Oszłamiające cyfry. 90 tysięcy warszawianek skazanych na staropanieństwo. Dziennikarze tej gazety wyliczyli nawet, że w tych latach w Warszawie na jednego kawalera przypada 2,3 panny, jakkolwiek zamierzali dzielić te panny. To wszystko doprowadziło do tego, że pojawiło się nawet takie pseudomedyczne pojęcie psychozy na tle staropanieństwa. Czym była ta psychoza? Jak ona się objawiała? No, kobieta im dłużej była w tym stanie staropanieńskim, tym stawała się okrutniejsza, tak? I wpadała też w jakiś szał, tak? Nie, traciła równowagę psychiczną i mogła to, co mogło prowadzić do zbrodni. Tak? Mam cytat. Mam cytat z felietonisty Jerzego Krzeckiego. Gdy kobieta ma 20 lat i nie ma męża, jest jeszcze stworzeniem znośnym. Gdy ma 30 lat i nie ma męża, staje się stworzeniem nieznośnym. A gdy przekroczy 30, a męża w dalszym ciągu nie ma, staje się stworzeniem niebezpiecznym, krwiożerczym i strasznym dla każdego napotkanego mężczyzny. No właśnie, ale ja chciałem zwrócić uwagę jeszcze na jedno, jak już jesteśmy przy tym rewanżyzmie męskim, tak? Dzisiaj to ja jestem w mniejszości, ale próbuję was przegadać. Natomiast zauważmy, że nie pojawiła się do tej pory żadna kobieta, która by coś mówiła o kobietach zbrodniarkach, tak? Byłaby jakąś teoretyczką tego, tak? Albo chociaż panią prokurator, czy kryminolożką. Nie, nie było tego, tak? I to wszystko było pokazywane z takiego męskiego, bardzo męskiego punktu widzenia, tak? I nawet właśnie te zbrodnie, zauważmy, że Radzinowicz pisał o tym, że tak, prostytucja to jest tą taką gdzieś tam ukrytą formą zbrodni kobiecej, ale w ogóle nawet się nie zająknął, tak? Że w takim razie może jednak ta proporcja nadal jest zachowana, a co z tymi mężczyznami, którzy chodzą, tak, się spotykać z prostytutkami. Może oni właśnie też są w takim razie zbrodni. Nie, nawet takiej refleksji w ogóle nie było, tak, nic się takiego nie pojawiało. Wracając do tej psychozy, bo to jest generalnie bardzo ciekawy temat. No tutaj te słowa felietonisty Jerzego Krzeckiego, które pani przywołała, są dość wymowne. Rzeczywiście przedstawiano to staropanieństwo jako najgorsze, co może spotkać wówczas kobietę. No i takim przykładem kobiety, która stała się ofiarą tejże psychozy, była panna Mikołajczykówna. Panna Mikołajczykówna to jest taka historia z października 1933 roku i ona skończyła 38 lat i właśnie nie mogła znaleźć męża. Tradycyjne metody nie zadziałały. Co prawda były takie czasopisma z ogłoszeniami matrymonialnymi, tych ogłoszeń było sporo, ale Tindera wtedy jeszcze nie było, więc ona postanowiła wykorzystać magiczny przepis z takiej broszurki Sekret Miłości. I ten przepis brzmiał, aby zdobyć powodzenie u mężczyzn, należy wziąć serce trupa przystojnego mężczyzny, utłuc w garnku żelaznym, a potem wysmarować się cieczą, która spłynie z naczynia. I ona faktycznie wzięła to sobie do serca, poszła na cmentarz ewangelicki na Woli, gdzie wykopała zwłoki z poprzedniego dnia odbył się pogrzeb niejakiego Zygmunta Palmasa. I następnego dnia do woźnego tego cmentarza przybiegło dwóch chłopców, właśnie, że tu grób rozkopany, zaczęto szukać, bezczeszczenie zwłok,
i tak dalej. I nie znaleziono by tak naprawdę Marii Mikołajczykówny, gdyby nie fakt, że ona miała taką dosyć niefajną sąsiadkę. I niefajna sąsiadka, która się nazywała zresztą Antonina Paradowska, złożyła skargę do sądu, że właśnie zatarg sąsiedzki, że ta sąsiadka, ona jej pożyczyła garnek i ten garnek wrócił straszliwie śmierdzący trupem. I że to właśnie tutaj ona żąda odszkodowania za ten garnek. No i tutaj, ponieważ też szukano właśnie zbezczeszczenia zwłok i tak dalej, no to szybciutko policja zjawiła się tutaj Marii Mikołajczykówny. No i ona się od razu do tego wszystkiego przyznała, także faktycznie, że wykonała wykopanie zwłok, także serce, że właśnie, że ten, że ugotowała to serce z trupa, wysmarowała się nim i nic nie pomogło i została aresztowana i właśnie była skazana za zbezczeszczenie zwłok. Właśnie, jaka kara ją spotkała za takie próby przykrywania miłości, dość desperackie? A to jest ciekawe, dlatego że gazety się rozpisywały o procesie sądowym, ale ta kara była niska, bo potem o wyroku już nic nie ma. To znaczy, że zaczął się proces, na przykład Dziennik Bydgoski tam poświęcił chyba ze dwa artykuły na ten temat, ale to ta kara była, musiała być niska, skoro ona nie za bardzo, potem na przykład, że nie została skazana na wiele lat więzienia. Nie, znaczy wymiar sprawiedliwości też, umówmy się, działał sprawnie, ale te wyroki, których spodziewała się prasa, nie zapadały dosyć często. Warto zaznaczyć, że w ogóle do 1932 roku były różne kodeksy, tak, po zaborach odziedziczone, w związku z tym różne wyroki też były w różnych częściach Polski. My jesteśmy w Warszawie, ale tak, zgadzam się z Agnieszką, że czytając te wszystkie gazety przedwojenne, możemy sobie zobaczyć, jak to postępowało. Zresztą dzisiaj chyba też jest podobnie, tak, jakieś przeprosiny, ogłoszenie wyroku, jeśli to nie jest sprawa Gorgonowej, to gdzieś tam ląduje na ostatniej stronie albo w ogóle. Tak zwykle zaczynało się od strasznej zbrodni, a potem w następnym tygodniu już była kolejna straszna zbrodnia, więc już się tą poprzednią nie zajmowano. To też podejrzewam, że Mikołajczyków na prostu uznano za niepoczytalną, bo to jednak... Przykład Mikołajczykówny tylko potwierdzał te takie słowa dziennikarzy typu właśnie wspomnianego felietonisty, że no jednak staropanieństwo jest najgorszym, co może spotkać kobietę, no i że te kobiety są niebezpieczne. Więc tutaj jedynym ratunkiem dla kobiety okazywało się często wyjście za mąż. Natomiast tutaj okazuje się, że nie do końca i nie zawsze znalezienie odpowiedniego kandydata na męża rozwiązywało wszystkie problemy. Często generowało nowe problemy. Najlepszym tego przykładem jest wspomniana już księżniczka Woroniecka. Tak, proszę Państwa, panna Woroniecka była dzieckiem jednym z pięciu rodzin Woronieckich. Mieli swój majątek tutaj dosyć niedaleko Warszawy, koło Mogielnicy. I te jej siostry były bardzo piękne, bracia przystojni, a ta Zofia Zyta Woroniecka, o której mówimy, no akurat się nie bardzo udała. To znaczy nie była ani ładna, ani nie była zbyt inteligentna. No, ale mamusia no, chciała jak najlepiej dla swojej córki, którą tatuś nie bardzo ją akceptował, więc wysłała ją na jedną pensję, później wysłała ją jeszcze do Belgii, do Liège, żeby szkoliła się na dobrą gospodynię domową. I kiedy ona wróciła z tej stancji, no najwyższy czas, żeby wyszła za mąż. Tylko że koło jej sióstr skręciło się mnóstwo lotników, a koło niej nie bardzo. To już był rok 28, więc zaczął się troszeczkę kryzys, ale jeszcze w miarę wszystko szło. I koło niej, kiedy wyjechała na południe, w góry na taki krótki odpoczynek, zakręcił się pewien inżynier na stanowisku leśniczego, czyli nic specjalnego. No ale tak, ona uważa, że on jest tak w niej zakochany, że ona za niego wyjdzie. Pomimo, że rodzice nie bardzo kręcili nosy, bo nie miał pochodzenia arystokratycznego, więc nie bardzo. Wyszła za mąż, za niejakiego Topfera. I mamusia nawet chciała jej przysłać posag, ale tatuś zdecydowanie zabronił.
No i okazało się, że pan inżynier musi utrzymać siebie i żonę i to już było mu nie w smak. I okazało się, że on po prostu czekał na jej posag. No, wszystko się zepsuło, wróciła do domu, do rodziców, wystąpiło unieważnienie małżeństwa i stwierdziła, że ponieważ już coraz gorzej było z finansami w rodzinie, bo ten kryzys jednak dał się we znaki w całej Polsce, to stwierdziła, że pojedzie do Warszawy i tam zacznie pracować. Znała języki, była w miarę wykształcona i w pociągu poznała pewnego księgowego, buchhaltera, któremu wpadła w oko, ale nie dla siebie, tylko dla swojego pracodawcy, niejakiego Bruno Naboya, przedsiębiorcy, który handlował artykułami gumowymi, czyli opony, buty, piłeczki tenisowe. Tyle, że zrobił się kryzys i interes siadł. W związku z czym polecił swojemu księgowemu, żeby wyszukał mu odpowiednią pannę. No i stwierdził, że ta dziewczyna jest fajna, bo elegancko ubrana, z dobrej rodziny i kiedy się okazało, że ona jeszcze jest z Woronieckich, no to będzie świetna kandydatka na męża. Zapoznali się i tym razem dziewczyna postanowiła, że najpierw pokaże swojego potencjalnego męża rodzicom. No im też się spodobał, no bo taki z gestem, pięknie ubrany, pachnący dobrą wodą, on pewnie ma pieniądze. A oni też nie mieli, w związku z czym on również liczył, że zrobi dobrą partię i podreperuje finanse swojej firmy. No i tak się adorowali i nawet zaręczyli się już w lipcu. To był rok już 31, tak ten czas leci. I kiedy doszło do zaręczyn, a rodzice najpierw nie chcieli w ogóle słyszeć o posagu w wysokości 200 do 300 tysięcy złotych, później zaproponował, że może w takim razie razem interes zrobią albo pożyczkę mu dadzą. Oni mówili, że nie. No to księgowy zrobił rozeznanie. Okazało się, że Woronieccy mają długi, a nie pieniądze. Ale zaręczyny już były. Ona już mieszkała u Boya, już sypiała, poznała jego matkę, poznała jego córkę, bo miał dzieci z pierwszego małżeństwa. I kiedy on się dowiedział, że nic z posagu i z pożyczki i w ogóle żadnych pieniędzy, to zaczął romansować z zupełnie innymi kobietami i trafił w końcu na córkę fabrykanta z Łodzi. Zaczął opowiadać o niej nie tylko wszystkim znajomym naokoło, twierdził, że się zakochał, ale również tej swojej narzeczonej. Ona próbowała mu wyperswadować i pewnego razu, kiedy zaczęli kłótnie i ona mówi, że się zabije, zastrzeli. Tam był jakiś pistolet, nie wiadomo skąd ten pistolet się wziął, czy ona już go miała przygotowanego, czy on tam leżał, tego nawet kilka razy zmieniała zeznanie, do dzisiaj nie wiadomo skąd on się tam wziął. Ona chciała się zabić. Jak on ją wyśmiał, to ona wzięła i cały karabinek wystrzeliła w niego. Oczywiście zmarł na miejscu i to było taka zbrodnia, którą też żyła cała Polska, no bo jak można zastrzelić na miejscu swojego narzeczonego. Zrobiono z niej mitomankę, która tylko domagała się seksu od tego pana Boya, a on taki biedny sierota i w ogóle, tak prasa go przedstawiła, że on był biedną ofiarą. I wtedy wkroczyli rodzice do akcji, przyszli do gazety, przynieśli zdjęcia, odpowiadali nawet na niewygodne pytania i prasa troszeczkę zmieniła ton, że jednak to on był troszeczkę tutaj tym, który czyha na wiano dziewczyny, który czyha na pieniądze swoich teściów, a ona jednak była troszeczkę ofiarą, no to była zbrodnia w afekcie. I wiecie, jak się państwo skończyło? No całkiem nie tak źle, powiedziawszy szczerze, bo stwierdzono, że ona dostanie tylko 3 lata więzienia. I zaliczy jej się tą karę, którą już odbyła. I jeszcze w lipcu, kiedy już miała upłynąć kara w listopadzie, jeszcze prezydent Mościcki troszeczkę skrócił jej ten pobyt w więzieniu, także była tylko niecałe 3 lata. Ale to jest to, co państwo mówiliście, to jest właśnie skutek tego, że dziewczyna biedna nie miała męża i nie miała szczęścia do
do mężczyzn. I tak się skończyła ta wielka zbrodnia i afera. A ten pan Dudziński, który był ich buchalterem księgowym, też go karma dosięgła. Bo wyobraźcie sobie państwo, że on później po śmierci swojego pracodawcy został takim przedstawicielem handlowym i sprzedawał piece ruchome. I sprzedawał je również księżom, gdzie tam można było. I uczknął troszkę z tych wszystkich prowizji i zapłat na kwotę około 1500-1800 zł. I za to też go spotkała kara, bo go wsadzono do więzienia na kilka miesięcy. I proszę zobaczyć, jak karma wróciła, bo ją skazano za zbrodnię, którą on był pośrednim jakby sprawcą, bo zapoznał ich. Ona była na niecałe 3 lata, a on na kilkanaście miesięcy. Mhm. Więc tutaj niestety pan Boj przekonał się, że ze zdradzoną kobietą nie warto zadzierać. Nie warto zadzierać, absolutnie. Ale nie tylko on. O tym samym przekonał się również Franciszek Zaremski, szanowany obywatel, człowiek ambitny, odpowiedzialny, ceniony, pnący się po szczeblach kariery. No właśnie, jak to było z tym Zaremskim? Bo w prasie widzimy kilka jego obrazów różnych. Który był prawdziwy? Dokładnie tak. Szukając, proszę państwa, tutaj co bardziej smakowitych kawałków, pomyślałem, że warto też właśnie nakreślić takie tło, tak? To znaczy, jak mówimy o przestępstwach kobiet, to bardzo często była to przemoc domowa, prawda? Ale ta przemoc domowa nie brała się znikąd, tak? Bo bardzo często właśnie kobiety trafiały po prostu na żonobijców, tak? Na ludzi, na mężczyzn przemocowców, jak to się dzisiaj mówi, i takie, a nie inne, prawda, stereotypy płciowe, uwarunkowania kulturowe sprawiały, że tkwiły w tym małżeństwie, bo co miały zrobić, tak? Już złapały właśnie tego męża, już jest super. Rozwodów nie było. Rozwody właśnie. No i dzieci były. Są dzieci, nie ma pracy, a jeszcze na przykład jak jest wielki kryzys, to już w ogóle w pierwszej kolejności są zwalniane kobiety i bardzo często takim, można powiedzieć, rozwodem, tak, zgodnie z zasadą, dopóki śmierć nas nie rozłączy, była śmierć męża. I tutaj mam takie właśnie smakowite tytuły, tak, na przykład z siekierą na męża bez rąk, albo Herod Baba w Milanówku nie jest rzeczą wskazaną rzucanie ciężkich przedmiotów w głowę męża, bo można nie dostać alimentów. I takie historie tutaj się pojawiały. Właśnie bardzo często kobieta dramatycznie już naprawdę zamęczona, tak, zabierała do łóżka siekierę i czekała, aż pojawi się mąż. To się zdarzało i naprawdę we wszystkich właśnie sferach, tak, i na wsi, i w mieście, i wśród ludzi biednych, i wśród bogatych. I przypadek Franciszka Zaremskiego to jest właśnie ten przypadek ludzi bogatych, tak, ludzi, którym się, mężczyzny, któremu się udało, tak? Wydawało się, że mamy rok 34, początek roku. Kim jest Franciszek Zaremski? Franciszek Zaremski jest doktorem prawa i jest jednym naczelnikiem wydziału w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń PZU przy ulicy Kopernika w Warszawie. Jest to właśnie warszawska zbrodnia, taka trochę można powiedzieć w mojej okolicy, więc dlatego tutaj wybrałem, żeby o niej opowiedzieć. Więc siedzi sobie tenże Franciszek w swoim gabinecie, wszystko jest spokojnie, na trzecim piętrze przy Kopernika 36/40. Przychodzi do niego jakaś kobieta, tak, najprawdopodobniej interesantka, załatwić jakieś poważne sprawy. I nagle współpracownicy nie słyszą żadnej awantury, nie słyszą jakichś krzyków, tylko słyszą wystrzał. Pędzą, tak, pracujący obok dwaj panowie, Zawirski i Wysocki, pędzą, odrywają się od biurek, rozrzucają papiery i pędzą do gabinetu naczelnika. I co? Co widzą?
ciało, tak, już stygnące ciało oraz kobietę z dymiącym rewolwerem w ręce. Okazało się, że no właśnie nie stygnące ciało, bo jeszcze ledwo żył, odwieźli go do szpitala, Świętego Rocha, dzisiaj jest to Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, też mi bliska instytucja, gdzie zmarł. Jeszcze zanim wyzionął ducha, zobaczyła go wywożonego właśnie karetką, wynoszonego na noszach. Jego żona, która była w ciąży, na ten widok zemdlała. Tragedia rodzinna, tak? Naprawdę człowieka klasy średniej, wyższej ówczesnej. Franciszek Zaremski miał willę na Saskiej Kępie, był niebyle kim, tak? Super, super życie, ale okazało się, że właśnie to życie było trochę na pokaz, tak? Kiedy śledczy aresztowali, tak, zabójczynię, bo to nie było trudne, sama właściwie oddała się w ręce policji, nie uciekała, tak, ona chciała wywrzeć zemstę. Okazało się, że to była żona i to nie była żona, tylko pierwsza żona Franciszka Zarembskiego, ale wcale nie wziął z nią rozwodu, po prostu znalazł sobie drugą żonę, nie próbował nawet, nie wiem, zmienić wyznania, co było na przykład pomysłem samego marszałka Piłsudskiego, żeby pojąć inną kobietę za żonę, tylko po prostu nic nikomu nie mówił, obiecał, że ona obiecała, że wezmą rozwód, on obiecał jej 300 złotych miesięcznie alimentów, nic z tego nie wyszło, ale za to podczas śledztwa wyszły różne ciemne sprawki właśnie samego Franciszka Zarembskiego, tak? Nie był tylko tym wspaniałym szefem, tak, czułym mężem. Okazało się, że był, ta pierwsza pani Zaremska znała go zupełnie z innej strony, tak, poznała go wiele lat wcześniej, w 21 roku. On był młodym studentem prawa, ona była piękną 20-letnią kobietą i zakochali się w sobie i zamieszkali w domu akademickim. Możemy tak przecież wedle zeznań zabójczyni, mieszkając w domu akademickim przy ulicy Grójeckiej, tenże piękny, wspaniały, przystojny Zaremski, okazał się potworem i kobieciarzem. Zaremski w obecności żony zapraszał do mieszkania znajome kobiety. Z tego powodu dochodziło do częstych awantur. Zaremska zeznaje, iż w 24 roku mąż usiłował ją udusić. Na krzyk nadbiegli koledzy studenci i stanęli w jej obronie. Natomiast nie rozstali się, nie rozwiedli się, tylko się przenieśli do mieszkania, gdzie awantury kontynuowano. Mało tego, hulaszcze życie doprowadziło do tego, że mieli dwoje dzieci. Oboje tych dzieci zmarły w bardzo wczesnym wieku i przy okazji okazało się, że wszyscy byli zarażeni chorobą weneryczną, którą Franciszek Zaremski właśnie ze swoich nocnych eskapad i spotkań z innymi kobietami przyniósł do domu. Sam miał już dość żony, tak, postanowił rozpocząć nowe życie, właśnie obiecał rozwód, obiecał alimenty, nic z tego, tak, okazało się, że wykręcał się jak mógł, tak długo się wykręcał, aż po prostu zdradzona, tak, oszukana, zarażona chorobą weneryczną, żona, która została bez środków do życia, okazało się, że nawet rodzina Zaremskiego bardziej się nią interesowała i dostała jakąś posadę kelnerki sklepowej, ale wielki kryzys przyszedł i okazało się, że nic już dla niej nie ma. Więc zdesperowana poszła go prosić o pieniądze, ale chyba nie miała tego tak naprawdę na myśli, skoro wzięła ze sobą rewolwer. Zaremski próbował się bronić, ale jak się bronił? Powiedział, że nie da pieniędzy, bo jego pierwsza żona jest jeszcze młoda i może iść na ulicę i zostać prostytutką, a na pewno zarobi i da sobie radę. No na takie słowa
kobieta po prostu wyciągnęła broń i zastrzeliła go bez słowa. No właśnie, i słusznie. Tak, tutaj ta sugestia bardzo oburzyła Bożena Zaremskiego, natomiast tym najstarszym zawodem świata zajmowała się inna nasza dzisiejsza bohaterka, Zośka Pomidor. O sprawie tej również pisano w niewybredny sposób. Przykładowo Nowiny Codzienne określiły ją mianem ohydnego mordu seksualnego. O samej oskarżonej pisano zaś, że wygląda odrażająco, bezzębna, o zniszczonej twarzy, robi wrażenie wulgarnej 60-letniej niemal ulicznicy. Czym Zośka Pomidor zasłużyła sobie na tak niewybredne określenia? Tak, Zośka Pomidor, czyli tak naprawdę Zofia Kuzio, bo Zośka Pomidor to był jej pseudonim zawodowy. To jest taka historia, która się wydarzyła, zaczęła się i skończyła tak naprawdę 26 czerwca 1932 roku, kiedy to na Marymoncie, tam wtedy akurat nie było domów, to był bardziej właśnie park, pola, stawy, młyny, no i na Marymoncie właśnie była niedziela i znaleziono trupa. Trupa mężczyzny, ten trup miał zaciśnięty na szyi krawat, jeden węzeł z przodu, dwa węzły z tyłu. No i na początku nie było wiadomo, o co chodzi, no ale zaczęto przeszukiwać tę okolicę, no i właśnie znaleziono legitymację teatralną na nazwisko Abram Gottfried. Tenże Abram Gottfried, taki drugorzędny albo trzeciorzędny aktor, akurat on występował w Białymstoku, okazało się, że dwa tygodnie wcześniej przyjechał do Warszawy z rodziną, z żoną i zamieszkał na Nowolipiu. No i policja zaczęła szukać, no, dlaczego go uduszono. Motyw rabunkowy odpadał zupełnie, bo on miał w kieszeni 4 złote, jak wychodził z domu, to tak zeznała żona, że nie miał pieniędzy i szedł grać w domino do jednej ze spelun. I właściwie to, o co chodzi, tak, że skoro nie miał pieniędzy, w domino dużo nie wygrał, więc tak naprawdę to, że go obrabowano w ten sposób, no to zatargów nikt nie miał, no bo facet był, przemieszkiwał w Warszawie, ostatnio był w Białymstoku, więc to też trochę nie tak. No i rodzina tam zeznała, że on był stateczny, że był pogodny, że to raczej właśnie nie samobójstwo, bo nic nie wskazywało, że miałby się targnąć na swoje życie. No ale się okazało, że szybko, że Abram Gottfried miał swoją drugą twarz i tutaj właśnie tajny detektyw, który też o tym pisał, no właśnie w najślejszej tajemnicy przed swoimi bliskimi wieczorami porzucał maskę uczciwego aktora i uczciwego ojca rodziny po to, aby w otoczeniu mentów społecznych przeżywać zakazane emocje nocy. I się okazało, że on sobie przesiadywał w spelunach na Krochmalnej, to jedna z takich warszawskich ulic, która cieszyła się złą sławą wtedy, w towarzystwie hazardzistów, ale też w towarzystwie prostytutek. Zaczęto przepytywać te prostytutki. Zresztą policja podeszła do sprawy poważnie, ponieważ to wykonano tak, to pierwsze takie CSI Warszawa tak naprawdę, bo tam na spodniach znaleziono ślady włókien. No i policjanci powzięli podejrzenie, że to są włókna z chusty, właśnie prostytutki tak zwanej chustowej, bo to prostytutki warszawskie nie tylko się dzieliły na kilka typów. No i te chustowe to były te, które wystawały na ulicach właśnie z chustami. I te chusty były wykonane szydełkiem. I zatrzymano i przesłuchano 368 prostytutek. W trakcie śledztwa zarekwirowano 200 chust, które porównywano właśnie, te włókna porównywano z tymi, które znaleziono u Gottfrieda. No i każdy z tych zatrzymanych nocnych ciem, jakie wtedy nazywano, pokazywano fotografię zabitego i faktycznie się szybko okazało, że on jest świetnie znany prostytutkom, znany pod pseudonimem Józio Duś, no bo kazał się dusić w celach erotycznych. No i po nic do kłębka właśnie doszli, co jak Abram Gottfried w Józio Duś spędził swoje ostatnie godziny. Faktycznie było tak, że on poszedł na Furmańską też niedaleko do swojej znajomi, znajomej Łaji Mintz, pseudonim Liska. Ona była zajęta, więc zawiadomiono jej koleżankę, właśnie Zofię Kuzio, pseudonim Zośka Pomidor, która nie była zajęta, ona się za dnia sprzedawała obważanki, po godzinach właśnie zajmowała się najstarszym zawodem świata. No i w tym momencie sprawa stała się jasna, kto jest podejrzany. Szukano jej chwilę, znaleziono, ona się ukrywała nad Wisłą,
tam było bardzo dużo takich odwróconych łodzi, kryp jakiś, łódek, no i właśnie pod jedną z nich znaleziono Zośkę Pomidor. Ona zeznała, że faktycznie było tak, że Gottfried wezwał taksówkę, pojechali na Marymont, no bo to wtedy było odludzie zupełne. I on na tym Marymoncie właśnie na polach, ona myślała, że tutaj trzeba, prawda, przystąpić do czynności, a tu się okazało, że on kazał się dusić po prostu. No i chyba zaciągnęła mu ten krawat zbyt mocno, chociaż on twierdził, krzyczał podobno, żeby mocniej, no to ona mocniej. Zażądała nawet, żeby dała mu kartkę, że on tego żąda od niej, żeby ona go dusiła. A ponieważ nie miał pieniędzy, więc ona sobie tam część garderoby miała wziąć jako zapłatę. No i tak go zostawiła na polu, bo on myślała, że zasnął po tych takich przeżyciach erotyczno-tlenowych. Potem zamieniła zeznania, że on jeszcze jakoś tam harczał, ale ona się przestraszyła po prostu i uciekła. Odbył się proces. Proces odbywał się za zamkniętymi drzwiami, bo to właśnie sąd uznał, że ta cała sprawa obraża obyczajność publiczną. Byli świadkowie wezwani, eksperci, dwóch seksuologów tam zresztą też właśnie zeznawało i zeznawało 26 prostytutek, które znały Józia Dusia właśnie i o jego upodobaniach erotycznych zeznawały. Zośka Pomidor została uniewinniona, chodzi o zarzut zamordowania z premedytacją, ale wymierzono jej rok więzienia za nieumyślne pozbawienie życia, więc tak ta sprawa się skończyła. Sprawą, która również odbiła się głośnym echem w całej wówczas, nie tylko w Warszawie, ale i Polsce, była sprawa, czy w zasadzie sprawy fabrykantek aniołków. Kim były te fabrykantki? Skąd w ogóle takie określenie? To jest kilka spraw warszawskich. Jedna z tych spraw to jest jeszcze przed I wojną światową. Druga to jest rok 21, to jest taki najsłynniejszych, ale sprawy fabrykantek aniołków pojawiały się co i rusz. I były to fabrykantki aniołków, to było określenie, które po pierwsze na nielegalne aborcje, no, które oczywiście były gigantycznym problemem i wykonywano je pokątnie, można się domyślać w jakich warunkach i za pomocą czego były kobiety, które się tym parały, ale też przede wszystkim fabrykantki aniołków to były te kobiety, które za pieniądze przyjmowały do siebie dzieci, mówiąc, że znajdą im miejsce w sierocińcach albo gdzieś inaczej. Tak naprawdę twierdziły właśnie, że one tam znajdą, że tutaj, prawda, może ktoś chce na wychowanie, także albo znajdą miejsce w zaufanym domu, albo właśnie w sierocińcu, po czym te dzieci oczywiście były mordowane. I taka sprawa z 21 roku, która tak naprawdę pokazuje też, jak było trudno znaleźć mieszkanie w Warszawie, no właśnie małżeństwo Gajewskich szuka sobie pokoju, znajdują w końcu pokój na Waliców, bardzo są zadowoleni, bo ich gospodyni stateczna, bardzo miła, nie chce dużo pieniędzy, po 70, właśnie tak jakoś czule nimi zajmuje, no tylko że właśnie po kilku tygodniach mieszkania orientują się, że ona chyba jakieś szemrane interesy prowadzi, bo przychodzą do niej różni ludzie, a potem wieczorem przychodzą trzy inne kobiety. No ale kazała im tam się ta gospodyni nie wtrącać w to wszystko. Aż tu 5 kwietnia 2021 roku do mieszkania wleciała policja. I co się okazało? Okazało się właśnie, że ta stateczna gospodyni, starsza pani, jest jedną z najbardziej właśnie krwawych fabrykantek aniołków, jakie widziała Warszawa. No właśnie biznes był taki, że rodzice, którzy nie mieli już pieniędzy na wychowywanie 12 albo 14 dziecka, przynosili, brała za to zresztą pieniądze, ale niektóre te dzieci przyjmowała za darmo, no więc i ona mówiła właśnie, że tutaj, prawda, ona tutaj się zajmie, bo ona ma znajomy klasztor, znajomy sierociniec, że wszystko załatwi i tak dalej, po czym przychodziły właśnie wieczorem trzy wspólniczki. Większość zwłok tych zresztą dzieci, najczęściej noworodków, nigdy nie znajdowano, acz w pewnym momencie gazety też warszawskie piszą, że na Woli jest absolutnie plaga właśnie znajdowania w różnych zwłok niemowlęcych,
w różnych miejscach. Najczęściej zresztą te zwłoki dziecięce znajdowano po prostu w Sławojkach, tak, to znaczy w dołach kloacznych. To już jest, nie jest historia z Warszawy, to jest historia z Łodzi, no ale jedno właśnie z takich morderstw, morderstwo Zosi Zajdlowej z lat 30. w Łodzi. To jest właśnie morderstwo, matka zabiła własną córkę. No i właśnie policja bardzo długo szukała zwłok, no i właśnie zwłoki znaleziono w dołach klocznych, więc jeżeli ktoś nie szukał, to nie znajdował. Mhm. Tutaj Marianna Laskowska niewątpliwie nadużyła zaufanie tych kobiet, które oddawały jej te dzieci, no i też, jak tutaj pani wspomniała, to nie był jedyny przypadek. Taką kobietą, która też nadużyła zaufanie innych kobiet, okazała się Paśnikowa. Tutaj mieliśmy do czynienia już z dużo poważniejszym procederem. W jaki sposób ona nadużyła to zaufanie i na czym polegała jej zbrodnicza działalność? No właśnie, Józefa Paśnikowa, żona Szczepana Paśnika, tworzyła z nim taki zabójczy duet, tak? Nie wiem, naprawdę... Można by nakręcić jakiś straszny thriller o nich. Wszystko to się działo przede wszystkim na początku lat 20. w 1922 roku i właściwie nie wiadomo od czego, bo tę opowieść, tak, ona jest takim gotowym scenariuszem właśnie thrillera, jakiegoś filmu kryminalnego, takiego w stylu takiego skandynawskiego kryminału, tak, pełnego krwi, zbrodni, pożądania, ale tak opisy, i można zacząć to w różnych miejscach, tak, można zacząć na torach kolejowych, gdzie idzie sobie syn dróżnika, tak, tory kolejowe w pobliżu Błonia, wszystko się dzieje w okolicach Warszawy, można zacząć, i wszystko wokół pociągów, można zacząć na dworcu wiedeńskim, a można też zacząć od tego, co pisała potem prasa, tak, fala mętów społecznych, od których żadna stolica nie jest wolną, wyrzuca nieraz na mieliznę publiczną osobniki w takim stanie zwyrodnienia, że trudno w nich odszukać rysy stworzenia na obraz i podobieństwo Boże. Czyny tych ludzi wahają się pomiędzy moral insanity i kompletną niepoczytalnością, a sprawiedliwość ma trudny problem do rozwiązania. Tak pisano w kwietniu, ale właśnie na początku roku, 24 lutego, młody chłopak, syn dróżnika, szedł sobie obok torów w Błoniu i co odnalazł? Odnalazł zwłoki młodej, pięknej kobiety, całkowicie nagie, luty, tak, zimno, całkowicie nagie, ze śladami uduszenia na szyi. Nic dziwnego, że od razu pobiegł do taty, a potem zgłosili to wszystko na policję. Okazało się, tak, przybyła policja, CSI Warszawa, okazało się, że kobieta nie tylko została uduszona, całkowicie ograbiona, zniknęły właściwie wszelkie ślady, po których można było ją rozpoznać, żadnych dokumentów, żadnych kawałków ubrania. To jeszcze w dodatku została zgwałcona brutalnie. Nie wiadomo kto, nie była to pierwsza tego typu zaginiona kobieta, natomiast wydawało się, że nic się nie da zrobić, tak? Nie wiadomo, kto to jest, nie wiadomo, skąd się wzięła. Wiadomo, że nie jest z Warszawy, nie jest z okolic Błonia, nikt jej nie rozpoznał. I wydawało się, że sprawa zostanie zamknięta, gdyby nie to, że owa kobieta, Marianna Morozówna, miała koleżankę. Miała koleżankę, Michalinę Matwiejównę. Obie przyjechały z Kresów Wschodnich właśnie na ten dworzec, gdzie znalazły, po co w ogóle przyjechały, bo miały marzenie, tak, właśnie przyjeżdżało się do Warszawy, żeby spełnić jakieś marzenie. Ich marzeniem nie była Warszawa, tylko było wyjechać za ocean, tak, dwie dziewczyny z prowincji, ze wsi, chciały pojechać do Kanady i rozpocząć tam nowe, lepsze życie. Niestety trafiły na Józefę Paśnikową, którą spotkały na dworcu wiedeńskim, no bo nie miały na bilet, tak, na transatlantyk był bardzo drogi i postanowiły, że popracują trochę w Warszawie i wtedy uzbierają kasę.
trafiły na bardzo fajną kobietę, tak, starszą od nich, Józefę Paśnikową, która powiedziała, że ona chętnie się nimi zaopiekuje, ona im pomoże, bo ona zna takiego chłopa pod Warszawą. Jest młody, bogaty, fajny i potrzebuje służących. Dziewczyny umówiły się tak na kolejne spotkanie w okolicach Dworca Wiedeńskiego i znowu dwa dni później spotkały się z Paśnikową. Ona przyprowadziła tego młodego, fajnego gospodarza, który nie okazał się taki super młody, ale nie super fajny, ale twierdził, że jest bogaty, który powiedział, że bardzo jest zainteresowany, no ale aż tak bogaty właśnie nie jest, żeby zatrudnić dwie służące. Najwyraźniej wpadła mu jedna w oko i była to właśnie Marianna Morozówna i stwierdził, że ją bardzo chętnie zatrudni. Dziewczyny stwierdziły, że muszą to przemyśleć, ale przemyślały i doszły do wniosku, że no, może to jest też jakaś szansa, tak, że on tak patrzył się pochutliwie, jakbyśmy to powiedzieli w tym stylu przedwojennym, na Mariannę, no może na przykład, bo nic nie było o tym, że on ma żonę, prawda? Więc może po prostu jakieś małżeństwo zamiast Kanady, no to też nie jest źle. No i wszystko skończyło się w ogóle taką zakrapianą imprezą, która można powiedzieć była takim podpisaniem tego kontraktu, tak? Koleżanka została w Warszawie, a Józefa Paśnikowa, jak się okazało, jej mąż Szczepan Paśnik, który udawał, że nie jest jej mężem, ruszyli właśnie w kierunku tego gospodarstwa pod Warszawą. Wysiedli w stacji Płochocin, poszli w kierunku Błonia. Paśnikowa się gdzieś odłączyła, no i doszło do tego, do czego doszło. Rzekomo młody i rzekomo bogaty chłop okazał się seryjnym mordercą, gwałcicielem, który pod groźbą obicia zmusił ją do stosunku płciowego, jak pisała prasa, po czym obwiązał szyję ofiary paskiem, co spowodowało śmierć. Jednak jak na maniaka seksualnego, jako taki był przedstawiany, był bardzo skrupulatny właśnie. Pozbył się wszystkiego, być może właśnie z pomocą żony, rozebrał swoją ofiarę, wszystko zabrał, a żona pojechała na Kercelak i na największy targ, tak, gdzie wszystko można było sprzedać i sprzedała wszystkie rzeczy po tej ofierze, dostała tylko od niego chustkę i ta chustka ich zgubiła, ponieważ właśnie koleżanka ostatecznie rozpoznała zwłoki, tak, bo zaczęła poszukiwać, tak. Zamiast wymarzonej pracy Marianna po prostu się nie odzywała, więc jej koleżanka zaczęła jej szukać, trafiła na policję i okazało się, że rozpoznała te nikomu nieznane zwłoki, opowiedziała całą historię i tak doszli do paśników, którzy twierdzili, że są normalnymi, tak, spokojnym małżeństwem, z synem już dość dużym i wszystko jest w porządku, ale nagle okazało się właśnie, że świadkowa zobaczyła, że Józefa Paśnikowa ma na głowie chustkę, która należała do Marianny i tak to się skończyło. Zostali aresztowani i okazało się tak, że to był dopiero początek, tak? To znaczy podczas śledztwa, które podobno było też bardzo brutalne, tak, i te zeznania podobno były wymuszane, bo opinia publiczna żądała ofiar, tak, żądała skazania ich najlepiej na jakiś najgorszy wymiar kary, na karę śmierci. Paśnik przyznał się do tego, że po pierwsze w ogóle
był typem spod ciemnej gwiazdy, już wcześniej był zesłany, w ogóle miał bardzo dużą kryminalną przeszłość, ale też w początkach stycznia 1922 roku zamordował Józefę Gondekową, swoją kochankę, potem zamordował przez zemstę matkę, potem jeszcze jedną kobietę i również jeszcze jedną kobietę nieznajomego nazwiska imieniem Stasia. Okazało się, że był seryjnym mordercą, stąd dostał takie przezwisko Landru z Nadwisły i właściwie cały czas zwracano uwagę na niego bardziej niż na jego żonę, ale oboje dostali wyrok śmierci i to była pierwsza prawomocnie skazana na śmierć kobieta w II Rzeczpospolitej i to rzeczywiście przyciągnęło mnóstwo ludzi. Nigdy nie wyjaśniono tych zbrodni, do których przyznał się Paśnik, tak? Nigdy nikt tego nie śledził. Zapadł wyrok, on się przyznał, wszystko było ok. Nie dla Paśników, oni zostali rozstrzelani. I zgromadziło się bardzo dużo osób właśnie na tej publicznej egzekucji. Prasa mówiła, że dużo kobiet, ale wydaje mi się, że to tak próbowano rozdmuchać tę sytuację trochę. Tak, no sprawa spotkała się z dużym zainteresowaniem, ogromnym zainteresowaniem. No i w sumie do dzisiaj ciekawią nas takie sprawy, sprawy popełnione z broni popełnionych przez kobiety, czego najlepszym przykładem jest chyba to dzisiejsze nasze spotkanie. Jeżeli u Państwa również jakaś zbrodnia tutaj wzbudziła ciekawość, bądź jakaś sylwetka, to myślę, że to jest dobry czas, mamy kilka minut na jakieś pytania, sugestie, wątpliwości. Postaramy się tutaj rozwiać wszelkie pytania. Nie wiem, czy ktoś z Państwa ma jakieś pytanie, chciałby się o coś zapytać, dowiedzieć. Chyba okrutność tych zbrodni odebrała mowę. To jest faktycznie tak, że ta Warszawa, po pierwsze ona się sypie, po drugie to jest kwestia tego, że brak kanalizacji, więc rynsztoki bardzo często są na ulicy. I ten zapach Warszawy w ogóle, to znaczy podejrzewam, że gdybyśmy się w tej chwili jakoś przenieśli w wehikule czasu do Warszawy okresu międzywojennego, to nagle by się okazało, że nasze nosy nie wytrzymują. To jest to, że właśnie przede wszystkim też trudności w ogóle ze znalezieniem lokum, to duża bezdomność, ale też ludzie na przykład po klatkach. Masowe samobójstwa tak naprawdę, szczególnie w okresie wielkiego kryzysu. Prasa się codziennie rozpisuje o ilości samobójstw w Warszawie, gdzie ludzie nie wytrzymują, tak, i się wieszają po klatkach, zrzucają się z mostu do Wisły. Plaga absolutnie samobójstw. Piją kwas. Tak. I plaga też, no właśnie, ogromne zatłoczenie, brak w ogóle możliwości takiej, żeby tu znaleźć, znaczy te eleganckie mieszkania, eleganckie domy, eleganckie samochody, to jest właśnie mit, tak, znaczy to jest przede wszystkim tłum. Warszawa nie jest taka tłoczna w tej chwili, natomiast ta Warszawa przedwojenna, no to są tłumy idące ulicami po prostu. No bo miasto się trochę rozwinęło, ale jeszcze tak bardzo się nie rozlewa. I to jest też, no właśnie, zapach, to są sypiące się domy, to są dziury tu i ówdzie, jakieś warsztaty. I zabudowa, zabudowa, gdzie podwórko było w środku, naokół były kamienice i to podwórko było takie ciemne, nieprzyjemne i to po zburzeniu Warszawy zupełnie ta architektura się zmieniła. Te budynki były bardziej od siebie oddalone, nie było tych ciemnych, ponurych podwórek, które czasami były 2-3 dziedzińce, to znaczy brama jest tylko, tak, brama jest tylko bramą, a potem jest jeden dziedziniec, drugi dziedziniec, trzeci dziedziniec. Tak. Jedno wyjście, szczególnie w dzielnicy północnej. Ale jaki problem na przykład z higieną i kanalizacją, no to świadczy na przykład o tym fakt, że
w celach właśnie podniesienia poziomu higieny, jak budowano WSM na Żoliborzu, no to urządzono w tej chwili, to jest kinoteatr Tęcza, tam są restauracje, urządzono łaźnie dla wszystkich mieszkańców i się chwalono tym, że w mieszkaniach właśnie są ubikacje i miejsce do umycia się. A każdy mieszkaniec oczywiście za opłatą może iść do łaźni i tam się umyć, jest pralnia, jest łaźnia. Tych wanien w domu nie potrzebno, to były mieszkania dla robotników, co w tej chwili dla mieszkańców WSM jest gigantycznym problemem, bo nasze łazienki mają po 2 metry kwadratowe i różne sztuki są czynione, żeby tam wstawić wanna kawałek... Wanna siedząca. I żeby tam wstawić kawałek prysznica. Dzisiaj to pewne rzeczy... Znaczy Agnieszka świetnie to... Ja bym to ujął takim hasłem jeszcze, obrazy nie śmierdzą, tak? Bo my znamy przeszłość w obrazach, tak? I te obrazy nas przyciągają, tak? Te piękne kamienice, te zdjęcia z Adri, tak? Kabarety, natomiast w ogóle to nie ma zapachu, tak? I rzeczywiście, weźmy sobie pod uwagę, że nie tylko ruch samochodowy, także czy my właśnie... Dzisiaj, narzekając na smog, nie pamiętamy o tym, że samochody były wprowadzone jako super innowacja po to, żeby tak nie śmierdziało, bo konie jeździły i miały inny sposób, że tak powiem, wydzielania spalin, tak? W związku z tym spaliny samochodowe były fajnym zapaszkiem w porównaniu z tym, co się działo na ulicach miast XIX-wiecznych, tych wielkich metropolii. I tak naprawdę, jak poczytamy jeszcze wiadomości literackie, tak, które chciały tej nowoczesności, tak, i tam ten dyskurs nowoczesności się pojawiał, no to wszyscy marzyli właśnie o zburzeniu starej Warszawy, tak. To, co dzisiaj jest tak postrzegane jako ta zbrodnia, której tu dokonano, tak, sami mieszkańcy Warszawy, ci najbardziej postępowi, myśleli, że trzeba coś z tym zrobić i wybudować te piękne bloki za żelazną bramą, tak, zamiast takiego ściśniętych kamienic, tak, z tymi potrójnymi czy poczwórnymi podwórkami, studniami. Dziękujemy. Czy mamy jeszcze jakieś pytania do naszych tutaj prelegentów? W głowie w tej chwili nie, musielibyśmy sprawdzić, ale z tego, co pamiętam, to jest też kwestia tego oczywiście, co kwalifikujemy jako zbrodnię, tak, bo jeżeli na przykład w dwudziestoleciu międzywojennym zbrodnią było samobójstwo, znaczy to też trzeba uważać na te statystyki pod tym względem, że jeżeli zbrodnią jest prostytucja, zbrodnią jest samobójstwo, i to wkładamy jako zbrodnie, tak, no to w tym momencie, gdybyśmy na przykład wzorem Szwecji jako zbrodnie wobec kobiet traktowali wszelkie próby molestowania seksualnego, nawet nie niedotykowego, bym powiedziała, to tak, no to by poszybowało też w górę. Tak, no tak, i mężczyźni byliby karani za prostytucję tak naprawdę, a nie odwrotnie. Ale też aborcja. Tak, znaczy jakby... Jeżeli uznamy, że jest to przestępstwo, no to też będziemy mieli inne procenty, inne dane. To nielegalne aborcje w dwudziestoleciu też właśnie jak najbardziej były traktowane, więc te statystyki były wyższe. Jak mówię, no nie pamiętam, ale nie sądzę, żeby to było więcej niż 10%. Nie było środków antykoncepcyjnych, więc aborcja była właśnie jedyną skuteczną metodą niepoczęcia, znaczy poczęcia i usunięcia ciąży tak naprawdę. No i też, no przyznajmy, jakby... system prawny cały czas ewoluuje, tak? I mamy i wykroczenia, tak? I przestępstwa. I to wszystko się zmienia, przechodzi, więc tutaj też trudno mówić, no ale nie będziemy udawać, czy się na tym znamy, tak? I znamy współczesne statystyki, zwłaszcza, że czasami są jakieś takie dziwne właśnie odstępstwa, jakieś tutaj rzeczywiście manipulacje statystyczne albo różne rzeczy, no na przykład w czasie zaborów
dużo przestępstw to były po prostu przestępstwa przeciwko nim, majestatowi cara, tak, które na przykład ten paśnik, tak, on prawdopodobnie był uznany za tego spokojnego gospodarza, bo on tam zabił, czy próbował zabić carskiego policjanta, w ogóle był taki, nie lubił tak władzy, no, ale jak nie lubił carskiej władzy, to jakby z perspektywy dwudziestolecia nie był aż taki straszny, prawda? Przyczynek do następnego spotkania pod tytułem jak słynni Polacy zajmowali się terroryzmem. Piłsudski też był terrorystą. Tylko to był terroryzm w innym znaczeniu niż rozumiemy to, to teraz, to było zupełnie coś innego. To ale było, bomby podkładali, na pociągi napadali. Tak. Ale to było troszeczkę coś innego, to były inne pobudki przede wszystkim, to nie było próba zaszkodzenia komuś, bo my was rozwalimy, bo jesteście innej wiary na przykład, tylko to była próba zdobycia środków na działalność swojej partii, zupełnie inne cara powody. Też zabiliśmy bombą z powodu tego, że był carem. To był inny terroryzm, zupełnie. Dobrze, dziękuję bardzo. Przede wszystkim moim rozmówcom, pani Iwono, pani Agnieszko i panie Jurku, za przybliżenie nam tutaj postaci okrutnych kobiet dwudziestolecia międzywojennego. Państwu dziękuję bardzo za obecność. No i po więcej kąsków takich z dwudziestolecia zapraszam do książek tutaj bezlitosnych i zabójców, wampirzyc, nierządnic. Tam państwo się przekonają, że to, o czym dzisiaj mówiliśmy, to zaledwie wycinek zjawiska przestępczości kobiecej w międzywojennej Polsce, międzywojennej Warszawie. Dziękuję jeszcze raz, no i życzę udanego wieczoru. Mam nadzieję, że nie spowodujemy zbyt wielu koszmarów tej nocy swoimi opowieściami. Bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękujemy.